Cześć, witajcie. Cześć, tu wasze misie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ostatnio Adi nas nazwał, Adi Opalony nas nazwał misiami. No tak, no pozdrawiamy, misiu. Nie, słuchajcie, bo ja rzeczywiście rzadko zaglądam do komentarzy, ale czasem jednak zaglądam. Nie, no zaglądam pod każdą tygodniówkę do komentarzy. Dzięki, że wpadacie, dzięki za wszystkie ciepłe słowa. Dzięki za komentarze strategiczne w celu podniesienia zasięgu. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie i zaczynamy tygodniówkę, która prosimy dzisiaj, o więcej. Mam nadzieję, będzie stosunkowo krótka. Dobra, to co, zaczynamy, słuchajcie, chyba od najgłośniejszej premiery, chociaż czy ona jest najgłośniejsza w Polsce? No niekoniecznie, no bo telefony pojawiły się póki co na razie w Chinach. Mówimy o nowych flagowcach Honora. Raczej do nas nie trafią, no bo jak wiecie, Honor z Polski. No tak, polskich, bo zniknął, a i w Europie też tak sobie poczyna bardzo mocno nieśmiało. Nie bardzo byśmy mieli o czym mówić, gdybyśmy mieli mówić wyłącznie o polskich premierach raz w tygodniu, tak naprawdę. No tak. Bo w Polsce aż tyle rzeczy nowych się nie pojawia, chyba że zabralibyśmy się za rzeczy zupełnie egzotyczne. I marki, których nawet najstarsi górale, o których najstarsi górale nie słyszeli, to wtedy może by było po czym mówić w Polsce. A tak poza tym, jeżeli chodzi o główne marki operatorskie, jakieś oferty, to tak średnio byłoby o czym pogadać. A nie, no jakbyśmy zaczęli o ofertach, to byście usnęli. Cóż, telefony wyglądają ciekawie. Fajną kolorystykę zastosowano, takie... Jakbyście zobaczyli zdjątka na żywo, będziecie mieli podlinkowane, to te telefony wyglądają troszeczkę jak takie odpustowe zabawki. Bardzo mocno się mienią niektóre wersje kolorystyczne, ale jest to coś nowego, coś świeżego i spoko, może być. Dlaczego nie? Znaczy te honory mają design, jak sobie zerkniecie w nową 9, to jest mniej więcej design nowej 9, tylko że zamiast trzech malutkich aparacików, to zaraz... Nie wiem, czy mnie będzie widać, o, zamiast trzech malutkich aparacików to tam jest, a nic nie widać, nic nie widać, bo obcina. O, teraz. Zamiast trzech malutkich aparacików na dole to jest ten jeden moduł, jest po prostu pojedynczym aparatem, czyli jest taki sam krążek jak na górze, tak? Mhm. W związku z tym to jest design w zasadzie bliźniaczy tak naprawdę. Tak, ale jest w miarę świeży i w miarę oryginalny, no tego nie można odmówić. No, specyfikacje, no cóż, takie powiedziałbym wyższa średnia półeczka, jeden i drugi. OLEDowy ekran w obu, nie? To tak, jest... patrzę na te rendery i czy to się mieni tak samo jak tył nowej i się mieni jednak nie, inaczej, nie chyba że rendery kłamią. Wiesz co, rendery renderami, natomiast w internecie są zdjęcia pokazujące te telefony w realu albo ich makiety. Na dwoje babka one są wróciła. Chyba bardziej świecące po prostu, chyba tak. Są pokryte jakimś błyszczącym materiałem. Wygląda, wiecie co, jakby je brokatem obsypali. Przynajmniej ta wersja... To tak, ale chyba mają jeszcze jakąś dodatkową powłokę, bo nowa jest matowa, tak jak na nią patrzę. To są bardziej natomiast one wyglądają jakby błyszczały. Tak, więc ten brokat jest pewnie tam, że tak powiem, w masie tego tyłu. No niemniej wygląda to fajnie. Mówię, dla niektórych może to być trochę odpust, ale z drugiej strony no, wyróżnia jakby te telefony. Specyfikacje, mówię, no poprawne na miarę dobrej średniej półki. Może zaczniemy szybciutko od 60, czyli od bazówki. 6,67 cala ekran. W ekranie dziurka na 32 megapikseli. OLEDowy. Tak, OLED już wspominałem, ale dobrze, aha, że okay. Powtarzasz. I ten ekran w odróżnieniu od modelu 60 Pro jest zagięty tylko wzdłuż dłuższych boków. Tak przynajmniej wynika z renderu. Tak wygląda, tak. Snapdragon 778G w środku, z tyłu aparat 108 i 8 szerokokątna i 2 do tła. Z kolei w 60 Pro, tak jak już powiedziałem, ekran jest zagięty ze wszystkich czterech stron i dzięki temu ta ramka zdaje się być jeszcze mniejsza. No wygląda to efektowniej niż w modelu bazowym, a sam ekran jest ciutkę większy, bo 6,78 cala. Oczywiście cały czas mówimy o Full HD, wiadomo, z wysokim odświeżaniem 120 Hz. Cóż tam bateryjki jeszcze? W obu modelach są 4800,
tylko ładowanie inne, nie? Proszę troszeczkę różni od wersji podstawowej, głównie taktowaniem procesora, dlatego że tutaj jest 778 z plusem ten właśnie. Wersje pamięci w zasadzie są podobne, chociaż no jest różnica, dlatego że w tej podstawowej wersji jest jeszcze 128 flesza, natomiast 128 flesza nie ma przynajmniej do tej pory w wersji Pro. Jest tak, tylko 256. Ładowanie jest 66-watowe i to jest dosyć fajna rzecz. To tyle. Różnią się troszeczkę wielkością, tak? To wynika z rozmiarów ekranu. Dokładnie. Jeszcze jest stereo w 60 Pro. Prawdę mówiąc, nie dojrzałem, czy w podstawce też jest, ale w Pro było podane o głośnikach stereo na infografice, a w przypadku 60 tego nie widziałem, więc... Ale to jakby tutaj do Jacka pytanie, bo na pewno to sprawdzałeś, czy nie? Powiem szczerze, że nie wiem, dlatego zresztą zaznaczyłem na kartach, że nie wiem, dlatego że ja tej infografiki najwyraźniej nie widziałem. Dobra, no to się trzymajmy, że w przypadku Pro... Stereo, w związku z tym będę musiał sprawdzić po prostu. Jasne, więc przyjmijmy, że w Pro stereo jest na bank, a w podstawce być może. Jeszcze taka mała różnica co do modułu szerokokątnego też wynalazłem, że może robić w przypadku Pro zdjęcia makro, bo ma autofokus i zdaje mi się, że w podstawce autofokusa nie ma, jest to typowy aparat szerokokątny i koniec. Jeszcze jedno wyjaśnienie co do tego procesora, o co chodzi z tym plusem w modelu Pro. Snapdragon 778G z plusem różni się tym od podstawki, że ten jeden najwydajniejszy główny rdzeń podkręcili do 2,5 giga i to jest cała różnica między tymi prockami. No. Ceny może. Honora 60 można mieć w trzech wersjach. 8128, 8256 i 12256. Za odpowiednio równowartość 1730, 1930, 220 zł. 60 Pro ma tylko dwa tiery pamięci 8256 i 12256 i one odpowiednio po przeliczeniu kosztują 2375 albo 2570. Tak to wygląda w skrócie. Jeszcze raz, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, to są smartfony obsługujące sieć 5G. Co prawda po procesorze można by się było zorientować, ale ostatnio w końcu mieliśmy smartfony z tym procesorem, które w sieci 5G nie obsługiwały w przypadku oferty w Huawei, dlatego że mieliśmy w nową 9 Pro, która ze względu na restrykcje amerykańskie dotyczące technologii 5G oferowanej Chińczykom nie mogły mieć modemu, znaczy mają modem, tylko wyblokowany. Wyblokowany. Tak, no, modem jest procesorem. Raczej nie było sensu przekonstruowywać procesora. Te same Snapdragony 778G, co w podstawce Honora, są również w nowej 9. I tutaj gładko możemy przejść do tego, że Huawei stara się na wszelkie sposoby jednak nową 9 sprzedać modemem 5G, w związku z tym chiński urząd pocztowy oferuje właśnie, nie jest to pierwsze, nie są to pierwsze urządzenia oferowane przez ten urząd, bo oni sprzedają również inne. Natomiast oferują dwa telefony pod nową marką Hi. W zasadzie powinno się mówić, dlatego że, ale umówmy się, że Chinowa się to nazywa, tak? No. Natomiast patrząc na nazwę strony, gdzie smartfony wylądowały firmowej, to jest pisane przez XI, w związku z tym czyta się troszeczkę inaczej po chińsku. I są to de facto smartfony, które co prawda mają nowy brand, tylna ścianka, na tylnej ściance nie dostrzeżecie napisu Huawei, natomiast są to tak naprawdę smartfony Huawei sprzedane chińskiemu urzędu pocztowemu, żeby pod nową marką mogły obsługiwać sieci 5G i te dwa smartfony, czyli Hinowa 9 i Hinowa 9 Pro już 5G obsługują. Tak. Poza tym specyfikacja jest identyczna jak nowej 9 i nowej 9 Pro, czyli tego smartfona, który Wam dzisiaj już pokazywałem. Tak. Wzięło się to, przypomnijmy stąd, że po prostu Huawei na mocy amerykańskich sankcji po prostu nie może stosować pewnych komponentów, w tym na przykład modemów 5G. W związku z tym wpadli na pomysł, że udzielą licencji, bo to mogą zrobić, mogą zaprojektować smartfon z modemem 5G, bo czemużby nie.
No i udzielili licencji chińskiej poczcie, której sankcje amerykańskie nie obejmują i która no, formalnie to jest zupełnie innym ciałem niż Huawei. To, że to nie ma nic wspólnego z Huawei, oni tylko kupili od nich licencję. Dokładnie na tej samej zasadzie Honor też już nie ma niczego wspólnego z Huawei, bo ma zupełnie innego właściciela, prawda? No jakieś sposoby, żeby się ratować, musieli tutaj zastosować. No i moim zdaniem bardzo fajnie ograli Amerykanów, pokazali im tak troszeczkę język i tyle. No. Znaczy od strony formalnej to rzeczywiście im się w jakiś sposób udało i jest to sposób zastosowany nie po raz pierwszy, dlatego że już wcześniej mieliśmy do czynienia z dwoma brandami, które pojawiły się jako nowe brandy chińskie. Natomiast de facto brandy, które sprzedają, czy miałyby sprzedawać smartfony Huawei, ja w tej chwili nie pamiętam nawet. Też nie pamiętam, tak ale natomiast trwają rozmowy, więc takich subbrandów może wypłynąć jeszcze kilka. Ja podejrzewam, że to są na wszelki wypadek, no bo załóżmy, że Amerykanie zablokują znowu markę Hainowa i wrzucą ją również w ramach chińskiej poczty, chociaż nie wiem, jak to wygląda formalnie. No ale załóżmy, że zbanują chińską pocztę, no to będzie musiała powstać kolejna firma, która będzie robiła, wróć, wypluj to słowo, sprzedawała smartfony Huawei na licencji. Tak, to jest podobny ruch, jak czasem amerykańscy prawnicy stosują w momencie, kiedy druga strona żąda na przykład pełnej dokumentacji, to oni zasypują drugą stronę pełną dokumentacją, przywożąc dwie wywrotki dokumentów na przykład. To tak samo wygląda w tym momencie, bo formalne kroki, które Amerykanie muszą podjąć, żeby zablokować kolejną sprzedaż pod nową nazwą smartfonów Huawei, są dosyć czasochłonne, a w tym czasie no, ileś tych smartfonów się jednak sprzeda. Jedna generacja pójdzie, jak nic, jak w mordę strzelił, jak nie dwie co najmniej. Także w związku z tym jest to pomysł na miarę pomysłu amerykańskiego, żeby obłożyć Huawei embargiem tak naprawdę. O ile powiedzmy za smartfonami Huawei jakoś nigdy specjalnie tam miłością do nich nie pałałem, o tyle bardzo mi się podoba, jak Huawei w tym momencie ograł Amerykanów. No po prostu high five za to. Hainowa po prostu za to, jak zrobiono ich, że tak powiem, na szaro i bardzo dobrze, no bo wiemy, że te sankcje to takie są troszeczkę wyjęte. Przy czym też chciałbym, żeby tutaj sprawa była jasna. My nie jesteśmy jakimiś straszliwymi chinofilami. Natomiast ja osobiście jestem przeciwny temu, żeby zgrywać głupa, mówić jednocześnie o wolnym rynku, jednocześnie ten wolny rynek blokować pod pozorem, że ktoś gdzieś nas jakoś szpieguje. Chińczycy otworzyli oprogramowanie, pozwolili Amerykanom zajrzeć wszędzie, gdzie to tylko możliwe. A Amerykanie się upali, że Chińczycy tak czy inaczej szpiegują. A Amerykanie nas niby nie szpiegują, nie? No jasne. To jest podobnie jak z krzewieniem demokracji w różnych krajach, gdzie później pozostaje potworny bałagan i z powodu tego bałaganu robi się jeszcze większy bałagan w całej Europie, bo Amerykanie krzewią demokrację na przykład. I to jest jakby podobny przypadek, gdzie Amerykanie wiedzą swoje, coś robią, po czym bałagan, który po nich pozostaje, trzeba sobie z nim po prostu radzić na miejscu. Bo oni zbierają manatki i wyjeżdżają. Chińczycy mega fajnie sobie poradzili i co, no powodzenia im życzę, bo tak jak mówię, no a, bo jeszcze z rzeczy takich istotnych, żeby się nie byli zdziwieni, te Hainowa raczej Google'a nie mają, także to też się tak nie napalajcie, że nagle wrócił Google do Huawei'ów i za chwilę sobie kupicie fajnego Huawei'a z dobrym aparatem i z Google'ami. No nie, aż tak dobrze Chińczycy, to nie będzie. Chińczycy nie korzystają z Google, no tylko korzystają w tak niewielkim zakresie, że naprawdę nie jest im do niczego potrzebne. To dynda. Natomiast no, rzeczywiście, gdyby chcieli te przebrandowane nowy sprzedawać u nas, no to faktycznie mogliby te Google dołożyć. Wtedy może ten telefon coś by tutaj porządził, no a tak to... Kolejną premierą w tym tygodniu zaskoczyło nas Redmi, publikując smartfon Note dobra, 11. Dobra, tak. Czym cię zaskoczyło? Czym cię zaskoczyło? To taki zwrot retoryczny. To jest taki zwrot retoryczny, żeby ładnie wprowadzić. A ty sobie jaja robisz z nich, no dobrze. A ja to nazywam inżynierią nazewnictwa, bo pokazali znany już model, ale z nową nazwą.
po to, żeby nam trudniej było się połapać, który jest który. No i dzięki temu, moi drodzy, mamy Redmi Note 11T 5G, który tak naprawdę kompletnie nie różni się od Redmi Note 11 bez T. Z tym, że tutaj jakby widzę usprawiedliwienie jakieś ze względu na to, że model wylądował właściwie na rynku indyjskim i rynkach pokrewnych jakby. No tak, ale są szanse, że i do nas dojedzie, nie? Pod tą nazwą. No diabli wiedzą. Naprawdę? Nie jako wiem. Podstawowy? No. Może. Nie wiem. Dla mnie no to jest nonsens. Co przeszkadza sprzedawać model Redmi Note 11? Co? Ja tak patrzę po tych częstotliwościach, ja nie widzę 800 okay. Herców tutaj, także. Dobrze, ale, to... ale zawsze można te 800 Herców zrobić pod tą samą nazwą, to jest w końcu modem, który obsługuje w związku z tym. Wiesz, no to przecież bywa tak, że telefony różnią się zakresem obsługiwanych pasm pomiędzy rynkami, a mają tą samą nazwę nadal, no hello. Tak. Więc to nie żadne usprawiedliwienie dla nowej nazwy, bo i kolory też chyba zdaje się... Oj, tutaj nie będę szarżował, ale coś mi się zdaje, że i 11 też w tych trzech kolorach, czarnym, niebieskim i białym występuje, więc... Znaczy to jest taki czarny, rozmyty błękicik, taki zupełny i ten niebieski, taki morski dosyć jest. Taki niebiesko-zielony jest taki, mocno. Taki opalizujący, no. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację, no co, no możemy powtórzyć, Dimensity 800, 5000 mAh bateria, wyświetla 3,6 cala z Gorillą Glass 3, pracujący przy 90 Hz, jeżeli chodzi o odświeżanie. LCD. Jest oczywiście obsług... Słucham? LCD-jak dodajmy, nie żadne. Tak, zwykły IPS jest, tak. Jeżeli chodzi o... W pamięci to jest 64 albo 128 flesza, 6 albo 8 pamięci... RAM giga, 50 megapikseli z tyłu plus 8 szerokokątna, z przodu 16 megapikseli, tak. Ładowanie 33 W w LPDDR4 i UFS 2.2, także bez szału jakiegoś strasznego, ale jest to całkiem sympatyczny telefonik. A, jeszcze IP53 podają, także że jest, w związku z tym warto wspomnieć. Jeszcze parę przyjemnych rzeczy pod tytułem mini jack jest czytnik linii papilarnej w wygodnym miejscu, bo na boku obudowy, i są głośniczki stereo. Natomiast jak spojrzycie na aparat, nie, myśmy się nie pomylili, wymieniliśmy wszystkie aparaty tylne, natomiast oprawka wygląda, jakby tam było 4 albo wręcz 5 obiektywów. Wiesz co, nawet mnie jeden z użytkowników poprawiał tego samego dnia, że w takich serwisach to piszą, że tych aparatów to jest inna ilość. Nie ma innej ilości. Nie jest ma. Tyle, ile jest, można serender odpalić. Jest tam dioda, jest jedna zaślepka i nie wiem, i chyba druga zaślepka, albo w najlepszym razie jakiś autofokus. Słuchaj, czy ty się z tym jackiem, powiedz mi, nie rozpędziłeś trochę? Odpaliłem sobie w tej chwili specyfikację na stronie producenta. Jeszcze obrazki może znajdę. Coś mi się zdaje, że się z jackiem rozpędziłeś trochę. Tak? To pardąścik. To może się rozpędziłem z jackiem. Znaczy w specyfikacji nie ma, na renderach nie widać, bo renderów nie ma z tej pozycji, w związku z tym nie widzę. Dobra, ja spróbuję. Góra jest. No dobrze, Jacku, przejedź do obrazka, gdzie jest pokazane szybkie ładowanie. Mamy tam ujęcie dołu, gdzie widać, jak w mordę strzelił jacka. Obok na stronie głównej mówisz, tak? Na głównej stronie przewijaj, bardzo cię proszę, do momentu, aż jest bateria. Ja normalnie zrobię wam zrzut ekranu i wrzucę za chwilę. Za chwilę wrzucę go za mną i... Aha, no rzeczywiście, widać tam jacka, z tym, że wiesz co, ja też bym się kurde nie przywiązywał do tego. Okej, dobra, no nie przywiązujmy się. Bo to może być inny telefon w ogóle. No tak. Zdarza się, rzadko co prawda, ale zdarza się Xiaomi, że w poszczególnych infografikach teraz jest po prostu inny model, bo rzeczywiście Adam podaje i tego jacka tutaj widać, ale kurde nie ma go w specyfikacji po prostu. Jest jack na dole, natomiast no dobra, ja się zgodzę z Jackiem, no skoro czegoś w specyfikacji nie ma, to przyjmujemy, że telefon może nie mieć. Ale no kurczę, no aż tak by odwalili taką popelinę. No nie wydaje mi się. Po prostu może potraktowali to jako oczywistą oczywistość i dlatego tego nie dali w specce.
Próbuję znaleźć. O, mamy jeszcze kawałek dalej na zdjątku mówiącym, że ma dual speakers and dual microphones. O, proszę cię bardzo, mój drogi, znalazłem jeszcze niżej na stronie. Tak? No i kochani, zaraz wam pokażę, żeby nie było, że Adaś chrzani głupoty i wyciąga dane. No to pokaż, słuchaj, bo jest wyraźna góra, jeszcze może nie dojechałem po prostu do tego jacka. Dobra, tylko wiesz co, czekaj, spróbuję. No nie, chyba muszę widzę, wam pokazać do góry nogami, żebyście to dobrze zobaczyli. W dual speakersach jest osobno zaznaczone rzeczywiście 3,5 mm audio jack. Słabo, próbuję się. O. Teraz widzicie, co prawda nie widzicie samego obrazu, znaczy, ale widzicie napis. Na wysokości Adama ramienia, o jest rzeczywiście. No dobra, średnio to wyszło to pokazywanie, ale no macie dowody, że jest, także nie ma to tamto. Żeby nie było, że was. No i od razu też było widać, że jest również IRDA, o której ja nie wspomniałem też. Aha, no pilocik, faktycznie. O, widzisz, o IRDzie to ja też nie napisałem i tu się bije w piersi, ale to nic straconego. A IRDA akurat na karcie miałem, także IRDA była, jacka nie znalazłem w specyfikacji, a najwyraźniej niedokładnie oglądałem obrazki. A ja już w tym momencie dopisałem, że jest nadajnik podczerwieni. Bardzo was przepraszam za moje przeoczenie. No, także jeszcze kolejna opcja wyposażeniowa. A się, kurczę, rozgadaliśmy o telefonie, o którym żeśmy kiedyś gadali, tylko teraz jest pod nową nazwą. Ech! No i jednak Redmi nas tutaj też trochę zrobiło w Karola, bo mieliśmy o Redmi mówić przez minutę, a gadamy kupę czasu już o Redmi. Vivo i55s, kolejny klon z klona z klona, smartfonik w 6,58 cala z Full HD wyświetlaczem i normalnym, zwykłym odświeżaniem ekranu, 6000 mAh bateria, co się chwali, bo to jest rzeczywiście bardzo fajna, Dimensity 800 z pamięcią 128 flash albo 8 RAMu, aparaty fotograficzne z tyłu, to jest 50 plus 2 do rozmywania tła i 8 z przodu. Ładowanie 44-watowe, o czym warto wspomnieć. Jack tutaj też jest, skoro już o jacku dzisiaj mówiliśmy. LPDDR4, ale UFS tylko 2.1, w związku z tym pamięć wolna. Tyle chyba na temat tego telefonu. On się naprawdę pojawia już pod różnymi nazwami co najmniej 2 razy. Jutro będzie premiera w Chinach, 4 grudnia. Cena według sieci China Telecom to równowartość 1240 zł. Także powiem szczerze, że przy tej cenie, jakbyśmy jeszcze do tego dorzucili VAT i tak dalej, to szału nie robi. Chociaż ta bateria jest spoko. No 6000, co prawda z 18-watowym tylko ładowaniem, ale jest. A wiesz co, ja mam 44-watowe z kolei. To może ja. Możliwe, że mam błąd, bo ja widzę, że z China Telekomu wziąłem, też będę musiał to ładowanie sprawdzić jeszcze. To, no to jeszcze jest do ustalenia. Tak jak powiedziałem, premiera dopiero jutro, więc umówmy się, że dane mieliśmy nieoficjalne. Co prawda z dobrego źródła. Nie, dane to są oficjalne, bo są operatorskie chińskie. No tak. Operator raczej nie byków, ale z ładowaniem, mówię, będę musiał sprawdzić jeszcze, czy to jest 18, tak, czy to jest 44. Jak już wałkujemy Vivo, to na horyzoncie jest jeszcze Vivo Y32, co prawda na razie się tylko w urzędzie Tena chińskim pojawił i w zasadzie nie ma jego szczegółowych danych jeszcze tam w urzędzie. Ekran HD+, więc już widać na dzień dobry, że to będzie budżetowa. Czytnik na boku, więc ekran LCD. Próbuję dopatrzeć, ile aparatów będzie, ale powiem wam szczerze, że 2 to widzę, ale ramka jest dość duża. No, może nie. Ciężko powiedzieć. Przyjmijmy, że 2 aparaty to będą, a czy więcej, no to parzy ją mówidim. Telefon dopiero na horyzoncie, nie będzie 5G w nim. Także budżetowa i pewnie też tylko na Chiny, zapomnijmy o nim. No i jeszcze jedno Vivo wynalazłem wam. Chociaż jak zobaczyłem zdjęcie, to pierwsza moja myśl, że to było Oppo. No tył to po prostu, no nie chcę używać brzydkich słów, ale no zjechane z Oppo naprawdę, jak zobaczycie render podlinkowany, to powiecie, że wygląda jak Oppo, bo i nawet kolor podobny, i układ aparatów, i ta ramka. Powiedz, o jakim telefonie mówisz, No właśnie, to są na razie co prawda jeszcze nieoficjalne informacje. Vivo S12 Pro się nazywa, to ta rzecz.
I jest to ciekawy telefon. Ja na niego zwróciłem uwagę, no raz, że przypomina mi Oppo, a po drugie ma wielgachny, zupełnie niemodny notch, taki jak parę lat temu. Ale dlaczego ten notch? Bo po pierwsze Primo ma podwójny aparat do selfie, więc pewnie będziemy mieli jednostkę podstawową i szerokokątną, więc już jest fajnie. A do tego jeszcze ten główny aparat przedni ma mieć 50 megapikseli i całkiem możliwe, że podobnie jak w modelu Vivo V21 5G, na którego recenzję tak by the way was zapraszam, będzie miał też optyczną stabilizację obrazu. Ale to zobaczymy, jak będzie premiera. Na pewno jest... Z tym, że Adam w tej chwili opowiada bajki, dlatego że oficjalnych danych tego smartfona nie ma. Adam mówi o swoich nadziejach, a nie o tym, co ten smartfon ma. Nie. No, umówmy się... Tak, poczekaj, powolutku. To są nieoficjalne informacje podawane przez Lipstera, który dotarł do jakichś tam danych na temat tego modelu, więc to niekoniecznie musi być aż taka bajka. Są to informacje nieoficjalne, natomiast, no cóż, tak podano. 50 megapikseli na froncie, z tyłu z kolei ma być główna matryca 108 mega, no ale jak widzimy, będą jeszcze dwie dodatkowe, więc pewnie tu, i tu już faktycznie jest moja bajka, bo to dośpiewuję, szerokokątny 8 mega i dwójeczka albo do makro, albo do rozmywania tła. Ten dodatkowy na froncie też podejrzewam, że będzie 8-megapikselowy. Jest cień nadziei, że może będzie też skanowanie, rozpoznawanie twarzy w 3D, ale tu już bym się tak nie rozpędzał. No, w każdym razie na renderze, który wyciekł do sieci, na bank widać podwójny aparat z przodu i potrójny z tyłu. To jest pewne, podobnie jak wygląd telefonu. W środku, no znów nieoficjalnie wiadomo, że MediaTek Dimensity 1200, więc też myślę, że biednie nie będzie. Pewnie do tego będzie całkiem sporo pamięci. Ekran OLEDowy, bo pod nim jest czytnik linii papilarnych, więc to jakby jest też oczywista oczywistość i pewnie Full HD, no bo cóż by innego. No i już. Premiera za jakimś... Próbuję się... No nie wiem dokładnie, kiedy premiera. Nie wiem dokładnie, kiedy... Odzywałbym się do tej specyfikacji tak czy inaczej. No jak ostrożnie naprawdę do tych szczegółów. Oczywiście. Różne rzeczy na temat tego modelu podają. Bardzo wiele danych na temat tego modelu jest danymi sprzecznymi zupełnie i to bardzo mocno sprzecznymi. W związku z tym byłbym ostrożny, dlatego że wiarygodni liksterzy podają bardzo różne dane. No dokładnie. No ja po prostu zrobiłem, korzystałem z tego źródła, z którego często korzystam i wiem, że okej, ja po prostu nie lubię mieszać telefonów, które miały premierę albo których dane zostały oficjalnie podane z telefonami, których jeszcze nie ma i na razie nie wiemy o nich oficjalnie nic. A myśmy nie skończyli jeszcze mówić o telefonach, które wyszły oficjalnie. A no to mówmy o tym. Wolałbym tego typu rzeczy przesunąć po prostu troszkę dalej, żeby nie mieszać nikomu w głowie. Chciałem po prostu domknąć temat Vivo. No ale okej, no jeżeli uważacie, że nie chcecie słuchać o telefonach, że tak powiem, z przecieków, to nam o tym napiszcie. A może chcecie. Nie, ja myślę, że trzeba mówić o telefonach z przecieku. Jeszcze raz powtórzę, chodzi mi o to, żeby nie mieszać telefonów z przecieków z telefonami, które oficjalnie wyszły już na rynek. Dlatego, że podajemy dokładne specyfikacje tych, które już na rynku są, natomiast te, których nie ma, no fajnie by było oddzielić jednak jakąś tam kreską i powiedzieć, że a teraz mówimy o tych, wiesz, tych, co to jeszcze ich nie ma, ale mamy pewne w miarę przecieki i wtedy jest zupełnie inaczej. A tutaj, no wiesz, podajesz tyle danych, że w zasadzie trochę tak jakby ten telefon już był na rynku, a go jeszcze nie ma i te dane nie są pewne. Dobra, stąd to wrócimy do niego. Kłóci się we mnie wszystko, dlatego że na MGS-ie podajemy jednak dane, które naprawdę są mocno pewne. Jeżeli robimy karty w katalogu, to robimy karty w katalogu na podstawie danych raczej twardych. Rzadko się to robi z takich przecieków leaksterowych właśnie, raczej z urzędów na przykład, raczej z dokumentacji poszczególnych interfejsów, raczej z tego typu rzeczy mniej się zdarza, że bierzemy pod uwagę rzeczywiście jakichś leaksterów, chyba rzeczywiście wydają nam się bardzo wiarygodni. Stąd nie chciałbym, żebyśmy właśnie mieszali te rzeczy, które są pewne albo no niemal w 100% pewne z rzeczami, które pisanymi na temat których są podawane po prostu bardzo rozbieżne dane. Na dole. Dobra, więc powtórzę dla pewności, żebyśmy już was nie nudzili. Dwa ostatnie telefony, o których ja powiedziałem, to są przecieki. Powtórzysz ich nazwy, Adaś? Adaś, powtórzysz ich nazwy?
Powtórzę nazwę, oczywiście Vivo S12 Pro to jest urządzenie nieoficjalnie podawane przeze mnie dane i kolejne urządzenie nieoficjalnie wymienione to Vivo Y32. Więc możemy po prostu założyć. Także one są na horyzoncie. Adam podał dane, które podaje jeden z Leaksterów właśnie stosunkowo pewnych na Twitterze. Natomiast nie są to dane oficjalne tak czy inaczej, te telefony dopiero są zapowiedziane. No dobra. Natomiast oficjalne dane mamy z kolei Samsunga Galaxy A13 5G, który został zapowiedziany przez producenta w Stanach. I jest to smartfonik raczej budżetowy, obsługujący 5G z Dimensity 700 z IPS-owym wyświetlaczem 6,5 cala, pracującym w rozdzielczości HD z plusem tylko. To, co warto powiedzieć, to to, że 64 giga pamięci flash, 4 giga RAMu, także zupełne minimum takie na dzisiaj. Chyba obsługa jednej karty SIM, dlatego że na Stany pojawiają się co prawda dual SIM-owe, ale tutaj wiem ze względu na to, że co najmniej dwa urzędy certyfikujące podają, że to jest single SIM. Aparaciki z tyłu 50 megapikseli 2 plus 2, a z przodu 5-megapikselowa jednostka do selfie. Ładowanie tylko 15-watowe, zapowiedziane dla AT&T i T-Mobile, ale na razie tylko w USA. Co prawda urzędy dają jakąś tam nadzieję, że on się pojawi również poza, ale nie sądzę. A znaczy się, wiesz co, no to jest nawet z tej prasówki amerykańskiej wynika, że on się gdzieś tam pojawi, bo tak jest podane przy cenie. Wiadomo, że będzie kosztował 250 dolków, ja to na szybko przeliczyłem, to jest nieco ponad 1000 zł. Więc jest szansa, że u nas jak się pojawi, to tak 1100 będzie i prawdopodobnie u nas się pojawi, tak jak Jacek słusznie zauważył, raczej dual SIM. I tyle. A, o jednej rzeczy jeszcze ten nie wspomniałem, ale to też czekałem w zasadzie na to, aż skończymy mówić o tych telefonach, które już są, mianowicie o tym, co za mną. Nie, to tutaj za mną. Pojawił się dzisiaj render, pojawiły się specyfikacje, ale te specyfikacje też są mocno rozbieżne w Xiaomi 12. Tak według użytkowników Weibo ma wyglądać nowy Xiaomi 12. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje, one naprawdę są rozbieżne i podają bardzo różne. Powiem tak, no w przypadku akurat Xiaomi 12 pewni możemy być tego, jaki procesor tam trafi, bo to już zostało powiedziane, że będzie to ten najnowszy Snapdragon 8 Gen 1. Także to wiadomo i spokojnie myślę, możemy się dalej pobawić w budowanie specyfikacji, no bo spokojnie możemy przyjąć, że przynajmniej 8 giga RAMu do tego procesora będzie dodane. Będzie dodana przynajmniej 128 albo raczej 256 giga pamięci wewnętrznej. Nie będzie mini jacka, nie będzie gniazda na kartę microSD. Wyświetlacz będzie AMOLEDowy, zapewne dostarczony przez Samsunga. Aparat przedni podejrzewam 32 megapiksele. Natomiast z tyłu tak jak popatrzymy właśnie na ten render, który widzimy za Jackiem, no to mamy jeden duży powiększony tak wyraźnie obiektyw plus dwa mniejsze. Tak i tam co prawda daje się dostrzec napis 50 megapikseli, jest ale to bardzo prawdopodobne, ale naprawdę nie ma nawet pewności, że ten render przedstawia właśnie 12. Właśnie od tego zacznijmy, ale no tak jak Jacek mówi, 50 to jest takie, powiedzmy, wydaje mi się dosyć celny strzał, natomiast zastanawiam się obiektyw, który widzimy tuż poniżej, bo on też jest stosunkowo duży, jeżeli mówię o wielkość szkiełka, no narysowano go tak, jakby tam miało być coś, może tele, ale jeżeli są trzy aparaty, to ja podejrzewam, że jest szerokokątny jakaś piątka, bo ostatnio już przecież nie było dwójeczek, piątka do makro może być. No to ale to tak jak strzelamy po prostu póki co, no wiadomo, ekran pewnie z szybkim odświeżaniem, zagiętymi bokami, ojej, jakieś te tryby filmowe Xiaomi dołoży na pewno, bo przecież już od jakiegoś czasu i w jedenastkach mieliśmy w jedenastkach te tryby filmowe z bajerem, także oj, będzie pięknie, cudownie i w ogóle, ojej, dobra, zobaczymy.
Nie wiem, to chyba tyle na dzisiaj, słuchajcie. Więcej nie będziemy nudzić. Może nie wyszło tak długo, co? Nie, no nie wyszło tak długo. Ja jeszcze spróbuję przelecieć się w takim razie po plotach, ale wiecie co, nawet ploty w tym tygodniu takie sobie były. Próbuję. No tak, w sumie nie powiedzieliśmy, że wyszedł nowy Snapdragon, ale była już o nim mowa, więc po prostu jest oficjałka. No i oczywiście wszystkie firmy z tych głównych potwierdziły, że będą robić telefony z tym nowym, najmocniejszym Snapdragonem, co jakby było tak oczywiste, jak to, że nie mam włosów. No ale dobra. I chyba tyle. Ja wiem. Jeszcze mogę wam pokazać, bo w tym tygodniu rzadko mi się zdarza, ale mamy o tym na naszym drugim serwisie, na którym piszemy o różnych pierdółkach poza telefonami. Recenzowałem ostatnio, można zajrzeć, odwrotnie. Batsy, Redmi, tak widać, że to są Batsy, trójki. I jeszcze recenzowałem, słuchajcie, taniutkie słuchawki bezprzewodowe z Biedronki. O, będzie je widać, Moevi. To jest taka nowa marka MPTH. Słuchawki są nauszne i całkiem sensownie grają. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką dziwną marką biedronkową, nie wiem, około 200 zdaje się, biedronkową, to możecie zerknąć na my o tym. Nie, Madasiu, jeżeli cię mogę prosić, żebyś podlinkował. Dobra, podlinkuję w ogóle sobie tam, popatrzcie ze mną na tym, my o tym idzie. A nuż szukając niedrogich prezentów dla niezbyt wymagających użytkowników audio, wam się to spodoba. Tym bardziej, że ten dźwięk jest naprawdę całkiem sensowny. Co prawda tutaj jest ta aktywna redukcja szumów, ale ona działa tak sobie, no ale żeby dostać porządne słuchawki z aktywną redukcją szumów, to trzeba stówę dołożyć. Trzeba się postarać, no dokładnie. I wtedy można już kupić sobie najtańsze słuchawki bezprzewodowe Sony. Nie będę mówił, które sobie znajdźcie, bo łatwo znaleźć stosunkowo w sklepach i wtedy ma się tę redukcję szumów całkiem niezłą. Natomiast tutaj pasywna jest całkiem fajna, bo one na uszach na tyle dobrze miękko leżą, że tłumią większość hałasów z otoczenia. Natomiast ta redukcja elektroniczna no, obcina dolny poziom częstotliwości. Także gdzieś tam coś daje w ruchu miejskim, ale niestety nie zawsze. Cóż, no. Słuchawki za 200. A propos ruchu i prezentów, to jak już będziecie na my o tym, to zobaczcie też, bo ostatnio wjechały dwie recenzje kamerek samochodowych, to też jest dosyć popularny i fajny prezent. Także sobie też możecie poczytać. No i dobra, to zapraszam. Przy czym, słuchajcie, niezobowiązujące, nam naprawdę nikt nie daje pieniędzy, żebyśmy wam wciskali kit przed świętami. Po prostu się pochwaliłem, bo ja nie, zresztą, słuchajcie, jak nas śledzicie, nasze serwisy, to doskonale wiecie, że raczej nie piszemy o każdej durnowatej promocji, o żadnych Black Fridayach i tak dalej, bo jakbyśmy mieli to robić, to by trzeba było robić za kasę i to by było nieszczere. Także no po prostu mówimy, jak coś mamy w testach, to wam mówimy. No ja tak samo kamerki po prostu mi się przydarzyły, a że dużo jeżdżę, no to zrobię. No i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wjedzie w końcu nowa 9 Pro w testach, ale to już na MGSM-ie znajdziecie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani ewentualnie. Przypomnimy wam za tydzień. Dobra, no to cóż, trzymajcie się cieplutko. W przyszłym tygodniu, będziemy się widzieć bez tamtego. Dobra. Udanego tygodnia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy wam was serdecznie i cześć. No i bawcie się w ten weekend. Do miłego.